Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Kochani, jak witam się z Wami z tego miejsca, to pewnie domyślacie się, że właśnie zaczynam pracę i tak też jest, ale przy okazji chcę zacząć vloga, przywitać się z Wami. No i przyszedłam 3 godzinki pracy, pani Alinka, nasza niania, już jest z Mikołajkiem, bawią się, najprawdopodobniej zaraz będą szli na spacer, a ja powoli kończę już wszystkie zlecenia, bo za parę dni kończę moją pracę i przechodzę już na urlop macierzyński. To znaczy taki urlop macierzyński, w sensie już zawieszam działalność i nie będę pracować aż do skończenia roczku mojego drugiego synka. Także trochę tej przerwy będzie. No, więc zapraszam Was na dzień z nami. Ja do Was odezwę się, jak już skończę pracę, pomaluję się i będę miała taką czystą głowę, że najważniejszy mam już za sobą i zrobiony. No, kochani, ja już skończyłam swoją pracę zarobkową, teraz przeszłam do swojej pracy. No nie pracy, ja nie mogę tego traktować jako pracę, do swojej przyjemności YouTube'owej, czyli zajęłam się przygotowaniem do nagrania pogadanek, bo jutro planuję nagrać dla Was kolejne pogadanki, najczęściej nagrywam na raz dwie albo trzy, ponieważ no to wiąże się z przygotowaniami. Przygotowuję sobie aparat, stawiam statyw, maluję się, przygotowuję sobie ubrania, przygotowuję sobie tło tutaj, więc jak już przygotowuję to wszystko i poświęcam na to czas, no to bardziej opłaca się, żebym nagrała na przykład dwie lub trzy pogadanki i też oprócz tak jakby technicznych spraw to przygotowuję się w taki sposób, że słuchajcie, ja mam tutaj całą listę, sobie wypisałam wcześniej tematy, które bym chciała poruszyć, o czym chcę mówić w pogadankach i analizuję, co w danym momencie życia akurat no jest takie na czasie dla mnie, o czym warto i chciałabym powiedzieć. No i właśnie teraz przygotowuję kolejne pogadanki. Słuchajcie, najczęściej rozpisuję sobie krótko tylko elementy, które bym chciała poruszyć, co bym chciała powiedzieć, żeby mi nie umknęło, bo jak usiądę i chwilę o tym pomyślę, no to mam czas właśnie, żeby się nad tym zastanowić. Natomiast jak siadam już przed kamerą, zaczynam mówić, to często moja wypowiedź już zmierza w zupełnie innym kierunku, więc żeby nie popłynąć z prądem i wrócić na dobre tory, to zerkam sobie czasami, co ja tam zapisałam w tych moich notatkach. Natomiast jutro podejmuję się takich dwóch bardzo ważnych tematów z kodeksu pracy. No i tutaj z pamięci trudno, żebym mówiła, więc musiałam się przygotować, słuchajcie, podrukować sobie, wypisać. Więc widzicie, to też jest praca. Nikt mi za to nie płaci, dlatego tylko i wyłącznie mówię Wam o tym, żebyście wiedzieli, że właśnie bardzo się staram i tutaj angażuję się, żeby to było wszystko na najwyższym poziomie zrobione, a tak na dobrą sprawę, tak jak Wam też w jednej pogadance ostatnio mówiłam, że za to są dosłownie grosze, a mimo wszystko sprawia mi taką ogromną przyjemność i satysfakcję, jak otrzymam od Was łapkę w górę, jak otrzymam od Was komentarz, bo przynajmniej wiem, że ten mój wkład, mojego czasu, mojej pracy, którego czasu jest teraz tak mało, no nie idzie na marne. Także chciałam Wam powiedzieć, jak kończę jedną pracę, to biorę się za drugą pracę, ale już w tym rozumieniu, że nie siadam jak o Boże, muszę coś zrobić, tylko na zasadzie czekam, aż skończę tą pierwszą pracę, żeby już tak zająć się YouTube'em, bo to jest moja pasja. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli się zarabia na swojej pasji, to nie chodzi się do pracy. No ja jeszcze nie zarabiam, ale nie czuję, żeby to była taka właśnie ciężka robota. No, a niania z Mikołajkiem są jeszcze na spacerze, także mam tą chwilę, żeby się tym na spokojnie zająć, przemyśleć. No i później idę sobie zrobić makijaż, zanim oni wrócą. No, to tak chciałam Wam pokazać kulisy, może taka ciekawostka, jak to wygląda, bo wiem, że część osób myśli, że po prostu siadam przed kamerą i gadam. Faktycznie często jest tak, że szczególnie jeżeli jest vlogi, bo vlogów to ja w ogóle żadnych scenariuszy, nic, tylko lecę z życiem i płynę, bo to jest taka forma pamiętnika też dla mnie, żeby sobie obejrzeć te stare filmy. Do tej pory, jak oglądam zeszłego roku, tak sobie mówię, Boże, jak fajnie, że ja to nagrywałam, bo mam niesamowitą pamiątkę. No, także jak vlogi, to luzik, lecę z prądem, a jak pogadanki, no to naprawdę się do tego tak sumiennie przygotowuję. No i właśnie jestem na etapie przygotowania dwóch, już sobie przygotowałam, teraz chciałam sobie przygotować trzecią, bo liczę, że jutro będę miała troszeczkę więcej czasu po południu, bo Maciuś ma wziąć Mikołaja na rower, więc ja usiądę i na spokojnie będę mogła sobie nagrać te filmy. Dobra, no, to tyle z kulis, kochani, odzywam się do Was później. Mikołaj właśnie wrócił ze spaceru, przy okazji wybaczcie, znowu pranie, ale no, taki live, no, pranie się nie kończy, podejrzewam, że u wszystkich mam. Jest tak, że nie widzicie spodu swojego kosza, właściwie my mamy trzy kosze, więc nigdy nie widać spodu i całe życie wisi tu pranie, także wiem, że jesteście przyzwyczajeni.
Tak jak mówię, Miko wrócił ze spacerku, ale ostatnio jak wraca, to jest taki szał, bo on nie chce, on tylko cały czas był na dworzu. Ja już zdążyłam się pomalować, przygotowałam się do jutrzejszych pogadanek. Co kombinujesz? Co kombinujesz? To jest kombinator mały. Słuchajcie, taki bunt teraz przeżywamy. Bunt dwulatka. Ja w ogóle o tym nagram osobny film, bo to co się dzieje, to co się dzieje z tym szkrabem, to są trudne sprawy, naprawdę. Idę zobaczyć, co on tam kombinuje już gdzieś po las. Aha, on po swój sprzęt, bo on z tym na balkon będzie jechał. No, to jest jego sprzęt na balkon, musi być. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę, na balkon możesz jechać. Wczoraj tata mu kupił takie krzesełeczko i on teraz sobie tutaj spędza czas. To znaczy nie od wczoraj, ale jeszcze przyjemniej spędza czas, bo dużo w ogóle na balkonie siedzi. Kochani, muszę się z wami czymś podzielić, bo moja radość, ekscytacja podnieta nie zna granic. Ostatnio we vlogu mówiłam wam, że szykują nam się małe wakacje, które wyszły dosyć niespodziewanie, spontanicznie i jeszcze w świetnym towarzystwie, bo z naszymi znajomymi. Zostałam przydzielona jako organizatorka tegoż wyjazdu, czyli właśnie ogarniam wszelkie rezerwacje, ustalamy dokładny termin, no wszystko rezerwuję, płacę i tak dalej. Załatwiam te formalności i wyobraźcie sobie, że właśnie do mnie doszło, jaką niesamowitą siłę sprawczą ma wypowiadanie na głos marzeń, słów, wizualizowanie, bo ostatnio na moim kanale widzieliście film pod tytułem Moje największe marzenia i w tym filmie właśnie opowiedziałam o jednym takim marzeniu, na które czekam, no i właśnie ono po części się spełnia, więc wszystkich formalności dopełniłam i za miesiąc wyjeżdżamy. Nie jest to 100% tego, co tam mówiłam, ale jest to po prostu w punkt. Jeden szczegół się tylko różni, więc chciałam wam powiedzieć, że warto marzyć, warto mówić o tym głośno i sobie wizualizować, bo za miesiąc spełnia się właśnie moje marzenie, o którym wam powiedziałam ostatnio w tym filmie. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam was do obejrzenia. No a to tyle, kochani, tak na szybko i nie mogę głośno mówić, bo młody za ścianą śpi. Także mam jeszcze chwilkę i ja w międzyczasie jeszcze, słuchajcie, siedzę, o, i film montuję. Cały czas pracuję nad YouTube'em, coś robię. Już powiem wam, że nawet dawno nie siedziałam i nie oglądałam żadnego serialu, ale nie brakuje mi tego. Ja lubię, jak się dzieje. Jak się dzieje, jak jest co robić, to wtedy ja czuję, że żyję. Jak młody mi wstanie, to zjemy obiad i będziemy szli na mały spacer, bo ja jeszcze dzisiaj mam, słuchajcie, damskie przyjemności. Pazurki. No, także to później. Ale Mikołaj już mi dzisiaj pospał prawie 3 godziny, dopiero co wstał, nałożyłam mu obiad. Przyznam szczerze, że byłam już tak głodna i tak bardzo miałam ochotę na dzisiejszy obiad, że zjadłam przed nim. Ale dzisiaj nie musimy się za bardzo śpieszyć, bo nie mamy jakiegoś długiego spaceru. Tylko dosłownie wyjdziemy przed blok, bo będę czekać na Maciusia, żeby potem pójść na paznokcie. Ale pokażę wam, jakie pyszności dziś na obiad. Jeden z ulubionych obiadów mojego męża. No tylko tyle zostało, kochani, to jest tak. Makaron, pesto, śmietana, pomidory suszone, szpinak, czosnek, cebulka, gałka muszkatałowa, sól i pieprz. Słuchajcie, to jest najlepsze spaghetti świata. No widzicie, tu wyjedliśmy już z Maciusiem dzisiaj, a Mikołajkowi dałam taką dużą miskę, to zjada, to wam zaraz pokażę. No to jest jeden z naszych ulubionych obiadów, uwielbiamy, także pycha, a najadłam się tak, że ledwo się ruszam, także dobrze, Mikuś teraz siedzi i je, a ja sobie usiądę z boku i chwilę odsapnę, bo nie tylko ciąża, ale też ciąża spożywcza. No a Mikulek taką miskę wsuwa zawsze tego makaroniku. Dobre, Mikołajuś? Wyszliśmy z Mikołajkiem na trochę tutaj na spacerek koło domu. Czekajcie, muszę mu rowerek podnieść. Już koniec, proszę. O. No, także nawet daleko się nie oddalamy, bo czekam na Maciusia i niedługo idę na te paznokcie, a druga rzecz, jest dosyć chłodno, w sensie chłodno i pochmurnie, więc w każdej chwili może zacząć padać. Także tak tylko, żeby spędzić trochę czasu na dworzu, nie siedzieć w czterech ścianach. Słucham pana.
Idziemy? Dobra, musimy chodzić po parkingu z samochodem. Jak on wie, że w naszym bagażniku jest jego autko i rowerek. Ale rowerka nie chcemy brać, bo daleko nie idziemy, kochanie. Weźmiemy autko, tak? Weźmiemy autko. No. Uwaga na głowę. Autko bierzemy, brum brum. Nie, rowerek nie, bo nie możemy się oddalać. O cholerka, chyba przegram tą walkę. No trudno, będziemy jeździć po parkingu. Och, nie ma wyjścia. Proszę bardzo. To po parkingu jeździmy. Proszę. Czekaj na mamę. No wsiadaj, synek. No nie da się go przychytrzyć nigdy. Chciałam wam powiedzieć, że Mikołaj już jeździ jak stary zawodowiec na rowerku. Tata przyjechał! Tata przyjechał! Tata przyjechał! Co się stało? A bo on chce jeździć. Cześć, mężu. Ej! Kolejna opcja zajmowania czasu. Tata do domku poszedł zupkę gotować. My tu musimy na parkingu troszkę się pobawić rybko, bo mamusia niedługo będzie szła. No i jestem już po paznokciach i po relaksie mamuśkowym. Słuchajcie, są przecudne. Zrobiłam wzorek paznokci taki sam jak poprzednio, czyli motylki. Motylki na pierwszym i na przedostatnim palcu. Czekajcie, ostrość, ostrość. O, widzicie? No i miętka. Ostatnio miałam w kolorze różowym i liliowym i motylki w różowym, teraz mam miętowo-żółtym, bo tak mi się ostatni wzór podobał, że stwierdziłam, robimy to samo, tylko w innym kolorze. Także zrelaksowałam się chwilę, poplotkowałam, wiecie jak to, pogaduchy na paznokciach, w sensie takie po prostu babskie sprawy. No i wracam, słuchajcie, i muszę pochwalić mojego męża. Muszę go pochwalić, zaraz wam to pokażę. Mój kochany mąż raczył mnie dzisiaj wyręczyć w pracach gospodyni domowej i ugotował obiad na najbliższe 3 dni. Mężu, dziękuję ci bardzo. Mam więcej czasu dla siebie. Ale to jeszcze nie koniec chwalenia męża, słuchajcie. Ja wracam. Nie dość, że zupa ugotowana, to oni się ubierają z Mikołajkiem i wziął Mikołajka na spacer, także mam wolne. Mam wolne. I tak właściwie, no, wolne, niewolne, nie siądę i nie będę oglądać serialu, ale za chwileczkę muszę zadzwonić do mojej koleżanki i obgadać właśnie kwestię tego wyjazdu, to później wam troszeczkę więcej jeszcze poopowiadam. No, załatwię tą sprawę i wtedy właściwie to już tak do wieczorka, chłopaki na pewno niedługo wrócą, ale chwilkę będę mogła właśnie posiedzieć przy komputerze, chociażby zacząć też montować tego dzisiejszego vloga. Dobra, kochani, odezwę się jeszcze na pewno dzisiaj do was trochę później, musiałam wam zdać relację, jak moje paznokietki, uważam, że są przepiękne. Piękne barwy, wiosna, lato. No i musiałam pochwalić mojego męża, no bo jak tu nie chwalić takiego człowieka, który nie dość, że zupę ugotuje dla domowników, to jeszcze weźmie dziecko na spacer. Bardzo się cieszę, dobrze trafiłam, dobrze wybrałam. No, a to jest coś, co mi się nie chce i tak stoi, słuchajcie, ostatnio pranie u nas stoi do następnego prania, gdzie trzeba już zdjąć, także moja niechlubna wystawka, ale tak jak wam wcześniej mówiłam, to znaczy tak jak podejrzewam, że już jesteście do tego przyzwyczajeni, tam każda kobieta, każda mama zrozumie. Później się odzywam. Dobra, odzywam się jeszcze tutaj do was na chwileczkę. Słuchajcie, no chłopaków moich jeszcze nie ma. Jakiś taki mam dzisiaj fajny, luźny dzień. No i w ogóle chciałam się przede wszystkim podzielić z wami tą ekscytacją. Pierwsza ekscytacja samego faktu, że w ogóle wyjeżdżamy. Możecie myśleć, że jestem niepoważna, nienormalna. Jak można aż tak się jarać 3-4-dniowym wyjazdem? Ale nie macie pojęcia, jak bardzo się jaram. Z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że właśnie spełnia się to moje marzenie. W ogóle nawet by mi przez myśl nie przeszło, a to chyba było przeznaczenie, żebyśmy ostatnio pojechali do znajomych właśnie najpierw się z nimi spotkać, zamiast do tych drugich, u których mieliśmy się wszyscy spotkać. No i się gadka wywiązała właśnie, że oni planują, a ja pomyślałam, o super, a też planowałam. No i tak fajnie, że udało się, no jeszcze w takim towarzystwie, to już w ogóle rewelka. No i druga rzecz to sam fakt tego,
jak zawsze wam mówię we wszystkich filmach, pogadankowych głównie, jak bardzo myśmy się rozczarowali z rzeczywistością, może nie rozczarowali, zderzyli z rzeczywistością, jak bardzo coś planowaliśmy, myśleliśmy, że będziemy wszędzie jeździć, potem się okazało, że praktycznie przez pierwszy rok Mikołajka to nigdzie nie jeździliśmy z dzieckiem, bo byliśmy niewyspani, nie chciało nam się, w ogóle perspektywa wyjazdu z dzieckiem to był dla nas jakiś koszmar, a nagle troszeczkę się pozmieniało i czuję takie wewnętrzne zmiany we mnie i w Maciusiu, że jesteśmy już otwarci, że teraz otwieramy się właśnie na te wyjazdy, bo Mikołaj już jest trochę starszy, tym bardziej po rozmowie z tą moją koleżanką, która tak jak wam mówię, ma jedną córeczkę właśnie w wieku Mikołajka i drugą 3,5-miesięczną i jak oni mogą jechać na małe wakacje z tak małym dzieckiem w tak daleką podróż, to my nie pojedziemy z półtora roczniakiem. Wiecie, to aż wstyd po prostu, aż wstyd i szczyt wygodnictwa i lenistwa, więc uważam, że czas, żebyśmy zaczęli eksperymentować właśnie z wyjazdami. No i cieszę się właśnie z tych powodów przeogromnie. Dzielę się z wami tutaj na żywo emocjami, jak to dzisiaj bardzo przeżywam, a druga rzecz też jest taka, że ja się tak strasznie wszystkim ekscytuję i bardzo okazuję Maciuś, że jak się denerwuję, to widać, a jak się z czegoś cieszę, to po prostu, jak to Maciuś mówi, to się cały dom cieszy. No i tak chyba powinno być. Jak będzie bliżej wyjazdu, to na pewno podam wam więcej szczegółów, no i oczywiście będą vlogi z wyjazdu. Dobra, kochani, na dzisiaj będę się już z wami żegnać, właśnie usiądę, żeby zmontować tego vloga, jak mam chwilkę wolnego czasu, jak tych chłopaków moich jeszcze nie ma. Kochani, no i będę się już żegnać z tego miejsca. Na zakończenie chciałam was prosić o wsparcie w postaci subskrypcji, komentarzy, lajków. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i standardowo widzimy się już jutro w następnym filmie. Buziaki! Pa!